Nazywam się Łukasz Misiukanis, jestem prezesem agencji Socializer, która zajmuje się kampaniami w mediach społecznościowych. W szczególności kampaniami, które są nastawione na efekt, na tak zwany performance, a nawet na sprzedaż. Opowiem wam dzisiaj o pewnym case'ie, w jaki sposób do niego podeszliśmy, w jaki sposób trzeba w ogóle podchodzić strategicznie do celów, które gdzieś tam na końcu kończą się sprzedażą. Podobną prezentację pokazywałem na Social Media Business, na konferencji, która była jakieś 2 miesiące temu, więc osoby, które były na tej konferencji, pewnie ją znają, chyba że nie uważały, to zobaczą jeszcze raz. Wielu marketerów zadaje sobie pytanie, czy media społecznościowe sprzedają. Generalnie przez ostatnie 2-3 lata, odkąd w ogóle marketerzy weszli ze swoimi budżetami do mediów społecznościowych, były prowadzone kampanie zasięgowe, takie, które budowały zaangażowanie, ale jakby niewielu udało się osiągnąć efekt sprzedażowy. Więc w tym momencie mamy bardzo wielu sceptyków, którzy uważają, że media społecznościowe to, broń Boże, nie sprzedaż. Prawda, panie Górecki? Prawda? Koszulkowo? Akurat kolega umie sprzedawać przez Facebooka, sam u niego coś kupiłem. No a kupiłem, tylko miałem voucher, no, zrobiła się zniżka na 0%. No. Czy media społecznościowe sprzedają? Fab.com jest taki amerykański serwis, który jest dosyć znany. To jest serwis, w którym można kupić różnego rodzaju gadżety, ciekawe produkty, ładne produkty. Fab ma 25% sprzedaży z samego Facebooka, więc oni twierdzą, że Facebook sprzedaje i to sprzedaje dobrze. Gdyby pewnie miał większą pojemność, w sensie mógł wchłonąć większe budżety reklamowe, być może sprzedawaliby nawet 100% przez samego Facebooka. No i głośny case General Motors, że Facebook nic nie sprzedaje, ludzie nie klikają w reklamy. Znaczy jak klikną w reklamy, za które General Motors zapłaci, to nie wypełniają formularza i nie zamawiają sobie korwety do domu. W związku z tym ich marketerzy uznali, że media społecznościowe nie sprzedają. Spróbuję obronić case fab.com i wszystkich podobnych serwisów, którym się jednak na tym Facebooku udaje. Tak jak powiedziałem, są ludzie, którzy twierdzą, że od 2 lat na przykład budują fanpage, już mają tam miliony fanów i jeszcze nic nie sprzedali. Ale to dlatego, że ich kampanie były nastawione tylko i wyłącznie na zasięg. Czyli mierzyli na przykład liczbę fanów, wzmianki związane z jakimś fanpage'em, liczbę wyświetleń postów, tak? No taka kampania, która była nastawiona na zasięg, nie może w pewnym momencie zaczynać sprzedawać, bo tak naprawdę nie tego dotyczyła strategia, nie da się tego przekuć w międzyczasie. Później nastąpiła moda na tak zwany engagement, czyli wrzucanie postów typu jest dzisiaj piątek, co będziecie robić w weekend? No i duże zaangażowanie, są trendery, tam zajebiście wszystko pokazywały. Pierwsze miejsce w liczbie zaangażowanych fanów, super, super wskaźniki, można było się porównywać do konkurencji. No ale też wiele osób po powiedzmy 6-12 miesiącach od takich kampanii, które budowały ten engagement wokół nie wiadomo czego tak naprawdę, wokół powiedzmy sztucznych wskaźników, tacy marketerzy stwierdzili, że no robią to w sumie, wydają kupę kasy na to, mają fajną komunikację, agencje robią super obrazki z weekendem i świecącym słoneczkiem, ale to nadal nic nie sprzedaje. No i oczywiście, jeżeli kampania była skierowana na zaangażowanie, no to na tym zaangażowaniu mogło się tylko skończyć, tak? Jeżeli nie było tam celu sprzedażowego, no to powiedzmy osiągaliśmy cel i nie dało się tego łatwo przekuwać. I w przypadku zaangażowania najczęściej mierzone były komentarze, lajki, liczba wypowiedzi na tych stronach, liczba aktywnych użytkowników, czyli już nie był tylko zasięg, tylko także powiedzmy mierzone było to, jak ci użytkownicy się angażują, ale to nie kończyło się na sprzedaży, jeżeli tej sprzedaży w strategii nie było. No i później coraz więcej kampanii kończyło się wywieraniem jakiegoś tam, powiedzmy, wpływu. Marketer mówił, no dobra, oni
ci nasi fani się angażują. W tych kanałach coś się niby dzieje. No, rozmawiają z tą marką, co prawda, ale głównie pod postami z weekendem, ale coś tam się dzieje, ci ludzie chcą z nami rozmawiać. To może wywrzyjmy na nich wpływ. Niech coś, powiedzmy, niech się zarejestrują, coś pobiorą, jakiś voucher, zostawią nam swój e-mail w ramach jakiejś akcji, zapiszą się do naszego newslettera. No i takie akcje też zaczęły się pojawiać. I to już był bardzo bliski krok celom sprzedażowym. I na końcu pojawiła się sprzedaż. Pewnie Michał więcej powie o tym, jak jemu się udaje sprzedawać przez media społecznościowe, ale to też jest zajebisty case, koszulkowo.com. Ciągle ich widzę na Facebooku, może to dlatego, że mam go w znajomych. Akurat nie będę mówił o tym case'ie. Na końcu pojawiła się sprzedaż. No i zaczęto mierzyć koszty leadów na przykład, czyli ile wydałem na media społecznościowe w miesiącu, ile mam z tego rejestracji, jak ci zarejestrowani użytkownicy zaczynają kupować, nie wiem, moje produkty, mogę to sobie mierzyć. Można na przykład było policzyć, niektórzy liczą ROI, czyli wydałem X, ściągnąłem Y, czyli zarobiłem, nie wiem, 30%, więc wydam 2X i liczę na to, że zarobię dwukrotnie tyle, ile w poprzednim miesiącu. To wszystko było możliwe i to wszystko jest możliwe. I właśnie taka era sprzedaży w mediach społecznościowych w zasadzie zaczęła się pół roku temu i ona się bardzo mocno rozwija, szczególnie w Stanach i w Europie Zachodniej. Tam już mało kto nie wierzy, że media społecznościowe sprzedają. Zresztą pierwsze mocne case'y pojawiły się już 2 lata temu. Będę o nich za chwilę mówił. Czyli jeżeli strategią marketera w mediach społecznościowych jest sprzedaż, to odpowiednio zbuduje zasięg, zaangażowanie, wpływ, żeby kampanie kończyły się sprzedażą. Jeżeli tą strategią nie będzie sprzedaż, to nie można w międzyczasie zmieniać celów. Nie można zrobić fanpage'a kocham weekend, który ma 1 000 000 fanów, a później wymagać od tych ludzi, żeby kupowali coś, co zostanie zbrandowane, coś, czym ta strona zostanie zbrandowana, na przykład jakąś marką, nie wiem, samochodową, i wymagać od tego zasięgu, żeby on kupował te samochody. Oni nie przyszli po to, żeby kupować, oni przyszli po to, dlatego, że ktoś po prostu prowadził kampanię budującą zasięg. To samo, jeżeli nastawimy się na zaangażowanie tylko i wyłącznie po to, żeby bić się w różnego rodzaju raportach, to nie można w pewnym momencie przestroić kampanii na sprzedaż i mieć pretensje do Facebooka, że nie sprzedaje, no bo to nie było celem. Od samego początku celem kampanii sprzedażowej musi być sprzedaż i wszystkie te warstwy trzeba do tego dostosowywać. Idealnie do tego podchodzi fab.com, idealnie do tego podchodzi Gap. Bardzo fajny case Della, który sprzedaje swoje outletowe produkty na Twitterze i to w zasadzie 2 lata temu się zaczęło i do dzisiaj mają fajne rezultaty. No ale tam od samego początku celem była sprzedaż. Dell nie budował jakiegoś zasięgu, nie mówił subskrybujcie nas, jest super słońce, co robicie w weekend, a może tam w przyszłości podam wam oferty, tylko tam po prostu leciały oferty. I wszystkie media były skierowane na to, żeby ta kampania sprzedawała. Problem pojawia się wtedy, kiedy od zbudowania zasięgu, zaangażowania i wywarcia wpływu w tych mediach społecznościowych mamy wielką ścianę i sprzedaż odbywa się w offline, czyli na przykład w sklepie, bądź jest oddalona w czasie. Czyli na przykład można sobie zadawać pytanie, czy warto reklamować lody Algida zimą, skoro i tak dojdzie do zakupu latem. I oczywiście z tym są problemy. Są pewne metody na wyłapywanie tego, czy dochodzi do sprzedaży w wyniku kampanii w mediach społecznościowych, jeżeli ta sprzedaż ma miejsce w offline, ale te metody są trudne. I właśnie dlatego General Motors stwierdził, że wycofuje swoje budżety z Facebooka, bo według ich badań ludzie nie klikają w te reklamy na Facebooku i nie kupują. A równie dobrze mogli do tego podejść w taki sposób, że no, ta kampania tak naprawdę w tych mediach społecznościowych może zbudować pewną świadomość, pożądanie dotyczące ich modeli, które gdzieś tam kiedyś skropli się w postaci sprzedaży w salonach. Tak? Ludzie nie kupują raczej chyba samochodów klikając w reklamę, nie kupują też klikając w billboard, nie kupują też klikając na pilocie telewizyjnym podczas oglądania reklamy w TV. I tak samo w przypadku sprzedaży w offline trzeba według mnie traktować kampanię w mediach społecznościowych.
Więc niektórzy twierdzą, że social media nie sprzedają, niektórzy twierdzą, że sprzedają. A większość osób, z którymi się spotykam, którzy jednak są przekonani do tego, że media społecznościowe sprzedają, po prostu to mierzą. Jeżeli ludzie od samego początku przygotowują kampanię w taki sposób, żeby mierzyć każdy punkt, tak zwany punkt konwersji, który gdzieś tam się kończy sprzedażą, to w każdym momencie jest w stanie powiedzieć, czy ta kampania mu się opłaca, czy ona sprzedaje, czy ona generuje straty. Przykłady z naszego podwórka. Bardzo fajny serwis, pewnie go znacie, Showroom. Naszpikowany możliwościami, które daje Facebook, między innymi wykorzystują Open Graph, mają przycisk wow. Ludzie, którzy wchodzą sobie na showroom i oglądają produkty, te produkty im się podobają, mogą sobie kliknąć, to wtedy pojawia się u nich na Facebooku, ich znajomi to widzą, że ktoś polubił jakiś produkt, to się wirusowo rozprzestrzenia, dzięki temu showroom tak naprawdę poprzez Facebooka, bez żadnych dużych nakładów na sprzedaż, przez tego Facebooka sprzedaje. Kolejny przykład Quake, akurat jest Mateusz Krogulec, PR-owiec od Quake'a. Quake zaczął od Facebooka, po prostu zrobił tak, że demotywatory miały szerowanie na wszystkich możliwych serwisach i ludzie udostępniali to, powiedzmy, ręcznie, półręcznie, mieli dużo, dużo różnych możliwości. Quake postawił tylko na Facebooka, pod każdym obrazkiem było share on Facebook, każdy mógł sobie to wyszerować, ruch pochodził z Facebooka, wypływał na Facebooka i tak naprawdę Quake w pewnym momencie dorównał bądź nawet pokonał demotywatory bez jakichś specjalnie dużych inwestycji. No, jak sobie zobaczycie, to tak naprawdę Quake jest przygotowany pod Facebooka. Czy można powiedzieć, że jakby odpowiednie prowadzenie kampanii ludzi z Quake'a powoduje, że ona przekłada się na sprzedaż? Tak. Dobrze prowadzona, dobrze zbudowany portal, jakim jest Quake, powoduje, że dzięki tym wszystkim facebookowym wtyczkom, podejściu do możliwości Facebooka, zwiększa się ruch na Quake'u, zwiększają się odsłony na Quake'u, w związku z tym Quake zaczyna więcej sprzedawać. Tak można powiedzieć, że oni prowadzą super kampanię, która generuje im sprzedaż, tak? No bo sprzedają reklamy. No i teraz nasz przykład, złote wyprzedaże. Jak my podeszliśmy do tego, żeby po prostu kampania, którą generowaliśmy w mediach społecznościowych, rzeczywiście przekładała się na sprzedaż? Banał, przycisk login, można powiedzieć, że to jest jakiś taki, powiedzmy, gadżecik, ale z naszej konwersji wyszło, że 10% więcej osób, które pochodzą z Facebooka, zarejestruje się na złotych wyprzedażach, jeżeli będzie ten przycisk, jeżeli damy im tę możliwość, niż jeżeli damy im możliwość pisania e-maila i hasła. Co spowodowało, że w przypadku wydatku na przykład miliona złotych na kampanię na Facebooku, złote wyprzedaże na tym samym przycisku zaoszczędziły 100 tysięcy złotych. Tak? Można powiedzieć mało, dużo, no ale taki mały gadżet. Dosyć mocno społecznościowy i bardzo popularny, nadal nie jest używany za często w kampaniach, a kampanie prowadzone na Facebooku powinny kierować do landing page'ów z takim właśnie gadżecikiem. No, w przypadku złotych wyprzedaży to było 10% więcej leadów ze sprzedaży. Druga rzecz, oczywiście, na stronie złotych wyprzedaży wrzuciliśmy informacje, które jakby wzbudzają zaufanie do tego serwisu, jest tu dużo fanów, można od razu polubić, tam jest trochę więcej tych wtyczek społecznościowych, jeżeli ktoś był na tym serwisie. Dzięki temu też częściowo osoby, które nie są fanami złotych wyprzedaży, a weszły tutaj bezpośrednio, przekuwaliśmy na fanów. W przypadku kampanii, którą prowadziliśmy i prowadzimy dla złotych wyprzedaży, tam celem jest tylko i wyłącznie sprzedaż. W związku z tym przygotowywaliśmy odpowiednie posty, robiąc testy AB. Ten post nie jest przypadkowy. On jest tak zrobiony, żeby bardzo dobrze wyglądał w reklamach, bardzo dobrze wyglądał w feedzie, żeby tam było duże call to action, nawet tekst został w taki sposób zrobiony, że w momencie, w którym on się pojawi, zaraz to może pokażę, w prawej stronie Sponsored Stories, żeby zajmowało jak najwięcej miejsca. Wrzucenie jednej gwiazdki, właściwie dwóch gwiazdek do linijek, które są tutaj widoczne pod linkiem, spowodowało, że CTR wzrósł tam bodajże o kilkanaście procent.
Dlatego, że Facebook rozstrzelił nam powierzchnię reklamową. Takie małe testy AB powodują, że można naprawdę bardzo dobrze zoptymalizować kampanię. Kolejna rzecz. Sponsor story na tym poście, tych postów codziennie jest kilka zazwyczaj. Czasami to są tak zwane black posty, czyli postujemy coś, co nie pokazuje się w feedzie, a jest reklamowane. Można to robić tylko z poziomu power editora, czyli nie z poziomu takiego normalnego interfejsu do zakładania reklam, ale z poziomu takiego oprogramowania, które jest dodatkowo dostępne i dawane agencjom przez Facebooka. Można zrobić post, który nie jest widoczny na tablicy, a jest sponsorowany i trafia na przykład tylko do kobiet, które mają 25-27 lat. Dzięki temu też można mierzyć konwersję w konkretnej grupie targetowej. W przypadku tego postu o Tommy Hilfigerze przez miesiąc mieliśmy 239 share'ów. 5 tysięcy osób to polubiło, tak? Czyli jakby dostaliśmy za darmo, dzięki możliwościom Facebooka, dostaliśmy za darmo dodatkowy zasięg, bo ten post zobaczyli znajomi użytkowników szerujących, komentujących, lubiących, a tego było dużo. Głównie zasięg kupiliśmy, to znaczy on był opłacony. Ten post chodził jako post sponsorowany, widziało go 5 milionów osób, tak? Czyli można powiedzieć 50% Facebooka widziało ten post skierowany do osób 18+, więc można powiedzieć, że to jest więcej niż 50% zasięgu i nie zapłaciliśmy za reklamę premium. Nie wiem dokładnie, ile ten post kosztował, ale zaraz wam powiem, jak to przełożyło się na koszt leada. Dodatkowa rzecz, która została tutaj zastosowana w wyniku testów AB, to link, który ma taką długość, która nie jest złamana w reklamach, jest w drugiej linijce, nie jest otoczony tekstem, pod spodem są tam gwiazdki po to, żeby rozstrzelić tą powierzchnię reklamową. Dzięki zastosowaniu takiej prostej techniki spowodowaliśmy coś takiego, że w przypadku reklam ludzie nie klikali w obrazek, tylko klikali od razu w link. Tylko o to nam chodziło, żeby tak naprawdę nie płacić za kliknięcia w obrazek i zamykanie tego obrazka, tylko żeby ludzie wchodzili bezpośrednio na landing page złotych wyprzedaży, tam się rejestrowali, a później kupowali. Ten link oczywiście po kliknięciu był naszpikowany różnego rodzaju parametrami, dzięki którym mogliśmy powiedzieć, z jakiej grupy targetowej pochodzi reklama, jak ona została targetowana, z jakiej kreacji, czego dotyczy. Dzięki temu też mogliśmy wzmacniać reklamy, które były bardziej skuteczne, a kilować reklamy, które były nieskuteczne. A rozpiętość czasami była, nie wiem, o rząd wielkości. Udawało nam się osiągać lidy na poziomie 60 groszy, a z niektórych reklam mieliśmy lidy na poziomie 7 zł. Więc wiadomo, że trzeba było wzmacniać te, które były po 60 groszy, a zabijać te, które były po 7 zł. U mnie w firmie kilka osób co godzinę sprawdza kampanie performance'owe. Dzięki temu można szybko reagować na różnego rodzaju zmiany i też przerzucać budżety między nawet kilkadziesiąt różnych kreacji po to, żeby to optymalnie zrobić. Na tym poście, który był sponsorowany, mieliśmy 100 tysięcy kliknięć, czyli 5 milionów osób widziało ten post, 100 tysięcy osób kliknęło i konwersje na poziomie 25%, czyli 25 tysięcy osób zarejestrowało się w złotych wyprzedażach z jednego postu. W złotych wyprzedażach jest kilka postów dziennie. Można sobie oszacować, ile w ogóle, jaka jest pojemność Facebooka, ile jesteśmy w stanie generować rejestracji. O tym już mówiłem. Ten post, który jest po lewej stronie, właściwie po mojej prawej stronie, waszej lewej, to jest post opublikowany na tablicy strony, a po drugiej stronie mamy post jako zdarzenie sponsorowane, które jest widoczne po prawej stronie. One się prawie nie różnią i wszystkie rzeczy, które są dla nas istotne, są widoczne. Ważne jest, żeby ludzie w reklamie klikali w link, dlatego ten link jest wyeksponowany i to też jest wynik różnych testów. W jaki sposób osiągnęliśmy rezultaty? Przede wszystkim optymalnie to targetowaliśmy. Zazwyczaj każda reklama była stargetowana na kilkanaście różnych grup targetowych, a postów było 2-3 dziennie, w związku z tym mieliśmy 30 parę różnych grup i każda z grup była niezależnie śledzona. Tak jak powiedziałem, z niektórych reklam mieliśmy CPL na poziomie 60 groszy, z niektórych na poziomie kilku złotych. Tak więc jakby to śledzenie nie jednego wielkiego czarnego worka, do którego wpływa kasa i wypływają rejestracje, tylko śledzenie każdej minimalnej kampanii spowodowało to, że mogliśmy tę kampanię bardzo dobrze optymalizować.
śledziliśmy ROI, czyli nie tylko koszt leada, ale wiedzieliśmy, jak z kampanii Tommy'ego Hilfigera skierowanej do kobiet 24-26 wygląda sprzedaż od osób, które się z tej kampanii zarejestrowały, tak? I za jaką kwotę kupiły towar, jaka była marża na tym towarze, na przykład w przeciągu miesiąca od rejestracji. To ROI było liczone i za każdym razem w przypadku mediów społecznościowych, właściwie Facebooka, chociaż ostatnio robiliśmy testy na naszej klasie i nam wychodzą bardzo podobne rezultaty, to ROI było, nawet wychodziło w niektórych przypadkach 230%. Więc gdyby Facebook był nieskończenie pojemny, to można by wpakować tam, nie wiem, 100 milionów i wyjąć z drugiej strony 230 milionów. Oczywiście im więcej pieniędzy wpakowujemy, tym koszt leada rośnie, co pokazała kampania między innymi Groupona, który gdzieś tam na końcu już są plotki, że płacił po kilkanaście złotych za rejestrację. Kolejny przykład. Pojawiły się w ofercie Facebooka tak zwane LOXy, Logout Experience, czyli dla osób, które wylogowują się z Facebooka, pojawia się kreacja, którą możemy przygotować wcześniej i ona świeci się przez cały dzień. Widzi tę kreację zazwyczaj 3 miliony osób, jest 6-7 milionów odsłon. Zrobiliśmy takie testy dla złotych wyprzedaży. Testowaliśmy dwie różne kreacje i dwa różne awatary. Mieliśmy tutaj 25 tysięcy kliknięć bodajże. Koszt leada był trochę większy niż z Marketplace Adsów, ale o wiele niższy niż z tak zwanego displaya, czyli z kampanii, które złote wyprzedaże prowadziły wtedy w Onecie czy nawet w Semie, bo równolegle były te trzy kanały eksplorowane. Na przykład w testach nam wyszło, że dodanie strzałki kliknij po zniżkę zwiększa nam konwersję o 12%. Czyli wydajemy 100 tysięcy załóżmy na taką reklamę i mamy 12 tysięcy zaoszczędzone, jeżeli wrzucimy tu strzałkę, bądź mamy 12 tysięcy straty, jeżeli tutaj nie wrzucimy strzałki. I to są tego typu tematy. Na wszystko trzeba zwracać uwagę i najlepiej nawet robić kilka testów. Zabijać te kreacje, które działają gorzej, wzmacniać te, które działają lepiej, wprowadzać nowe, porównywać i tak robić praktycznie w nieskończoność. Dzięki temu można zoptymalizować bardzo dobrze kampanię. 25% kliknięć skończyła się rejestracją, bardzo dobry wynik. Slevomat w Czechach miał podobny, fab.com też. W związku z tym tutaj złote wyprzedaże pokazały best practices, które były dostępne w Stanach czy w Europie Zachodniej. Dodatkowo oprócz z tego LOXa był osiągnięty cel wizerunkowy, bo to nie jest normalna reklama. Tutaj bardzo dużo osób zobaczyło dużą reklamę złotych wyprzedaży. Dzięki temu też wzrosło zaufanie do marki. No i 2 miliony osób zarejestrowało się w serwisie. 30% rejestracji mieliśmy z Facebooka. Koszt leada nawet 3,8 razy tańszy niż w pozostałych kanałach. ROI pod 230%. Gdyby Facebook był w stanie wciągnąć 2-3 miliony złotych na reklamę w ciągu jednego miesiąca, to cały budżet reklamowy na internet wszedłby pewnie do Facebooka. Niestety jest w stanie wciągnąć tylko kilkaset tysięcy, żeby to było optymalne dla jednej marki. Może się to zmieni. Czas mi się kończy, więc tylko powiem, że dla większości marketerów, może nie, dla niecałej połowy marketerów mierzenie w ogóle mediów społecznościowych to jest niski priorytet. 45% uważa, że nie należy mierzyć mediów społecznościowych i takie osoby zazwyczaj są sceptyczne i twierdzą, że social media nie sprzedają. Dla 55% to jest wysoki priorytet i te osoby prawdopodobnie w pewnym momencie stwierdzą, że osiągają jakieś cele, bo je mierzą albo nie osiągają z jakiejś kampanii, z innej osiągają, no ale z takimi osobami fajnie się pracuje. I warto wiedzieć jeszcze jedną rzecz, która jest związana z kampaniami sprzedażowymi w mediach społecznościowych. O ile w displayu czy w telewizji możemy puścić reklamę, zadzieje się jakaś akcja, ludzie coś kupią, z czymś się zapoznają, to w mediach społecznościowych, jeżeli poczynimy inwestycje i zrobimy na przykład kampanię sprzedażową, która będzie działała na Facebooku, stworzy się przy okazji jakaś społeczność, która zacznie komunikować się z marką, to tak naprawdę społeczność trzeba będzie utrzymywać. To nie jest tak, że można sobie wrzucić bańkę, sprawdzić, zamknąć kampanię i pozostawić tą społeczność samą sobie. Tutaj decyzja o wejściu w kampanię sprzedażową w mediach społecznościowych musi być świadoma i raczej długoterminowa. No i tym się różni kampania sprzedażowa w mediach społecznościowych od takich displayowych czy telewizyjnych.
No i to wszystko.